No, jestem przy tej górce. Na lotnisku coś było słychać, czy nie? A Na nie wiem, lotnisku. nie, bo mieliśmy tu akcję, wiesz co, zrzut był i tu samochody jeździły, przywozi i chłopaków odwali. Miałem typa na 100% za wystrzał, mówię. Ktoś mięso w życiu chujowe się na żarem trafił. Dzisiejszą strzałkę gdzie zaznaczyłem? Nie, bo musi zaznaczyć dla grupy. Ty, a może to wtedy jak... No, sorry, sorry. A mów, mów. Może jak wtedy ja padłem przy zrzucie i wtedy, nie wiem, ktoś tam chyba wyciąłeś tam wszystko. I może ci jak pobiegł, to pozbierał to mięso. Nie, nie, jest z szafy zjadłem ogólnie. A, jesteś w stadzie, nie? Przy stadzie jestem, no. Wiesz co, to w drugą stronę iść. Czy iść w północny wschód. Na taki domek. Weź włącz ten i powiedz na tym. Północny wschód, tak? Tak, jest taki domek. Na i na końcu taki biały. O, właśnie tu dochodzi, do tego czarnego, tak? No. Nie powinien za ten dom leżeć, w stronę tych drzew. Na polu tutaj? No, właśnie cofamy to na ten. No to koleś to był po twojej lewej na górce. No to on był później. Nie, to jeden był tu, a drugi był tam z przodu. Na południe. Nie widzę cię. To by leżeć tam. Muchy powinny... O, jesteś. To byś zabrał. Wiesz co? Kamizelka zniszczona, kurtka zniszczona, plecak uszkodzony. Plecak to wejdzie, dobry, fajny jest. A broń? Nie ma. Broni nie ma. Broń tylko zabrał. Pedały jebane. Nie umiał się bawić, nie? Nie umiał się bawić. Jak gwoździe zostawili, może nie zauważyli, ty. A, coś tam. Nie. Ale dziwny, bo bateria jest stara. I za te zabrali? Co za ciurek, kurwa, dwa, no. Ale paski od samego mają mieć fart. Rafał się odpalił, żyje. Kask też się odsunął. Ty miałeś na sobie żarcie? Surowe? Surowe nie. To uważaj, bo mogę ci wrzucić tego. Może pokojone moje. O, jest sprawca zamieszania na pewno. Nie, nie jesteś pokojony, bo leżysz sam. O! Przeczesać cię grzebieniem? Dobra, Rafał, bo ja tu zbieram was po kolei. Zebrałem Nesza, zebrałem kogoś tam jeszcze. Dobra. A ciebie coś tam było do zbierania, czy ty gołej wysłałeś? Wziąłem większość rzeczy. Tam było tylko we mnie chyba te magazynki do DMR-ki. A w którym tym miejscu? W tym... W którym jestem, weź zaznacz. O, chyba coś, czekaj, dochodzę do... A, widzę cię chyba. Albo ty, nie ty. Tutaj gdzieś mniej więcej koło tego znacznika. Gość? Tak. No tak, goły i wesoły. Nic nie ma. No, to kurwa. Co, idziemy? Wyszło? Ja to tam zwalę pod autem, idę się killnąć gdzieś tam. Na druty się rzucę. Chyba, że MK chcesz strzelić w końcu. Jak się wystawisz? No to czekaj, rzucę ten... Wypnij dupę! Rzucę tylko twoje te rzeczy, nasze. Parę pomidorków,
przy tym namiocie na podwórku. Zresztą ja to zrzuciłem hełm szturmowy, to nie wiem, to był czyś z was? No, ja nie miałem. Ty miałeś zielony taki? Ty miałeś zwykły ten, no nopto, nie? A zielony ten? Hełm? Ten, bo to jest kolesia z wiem. No to tego gościa trafiłem, ta. Ja ten hełm zabiorę. Wiesz, mi tam niepotrzebny on jest. To zbierzesz go, nie? No tu na ziemi wszystko wywalone jest. Tylko pasce na prawo rozjebany. Jak dojdziemy jeszcze to do sobie. Tak, różnie może być. No to nie zniknie, nie? Ja tam był, nie był pewien. Dobra, walemka. Stój. 450, co stój? Pudło. 400. Będę biegł cały czas na ciebie. U, panie. 10 metrów za ten, w lewo moje. Polecia. A jak muszę przeładować? Jest 350. Rafał? Co? Niedźwiedź przed nami. No, to go jebniemy. 300. Jak mnie nie zabijesz, to idę cię tam pięściami okładać. Czekaj, bo to zębiaki już mi do mnie lecą. 250, panie. Leć jakoś normalnie. Goimy go i zabieramy? Masz miejsce? 200. Czekaj, jak muszę zębiaki zabić. Uciekaj z drugą stronę. Macie grupę? Tak. Cześć, Rafał. Cześć. 150. Stój. Tak, to nic nie wezmę. Stój. Stop. Dobra, są piaki mnie tam zjebią. Idę do ciebie. 90, czekaj, wezmę je na siebie. Kurwa, to za... musisz uciekać? Dostałem. No, bij mi. Dobra. Lecimy? Co? Ja żyję. Zabiję, bo zobacz, mnie utłucze. No teraz. Co, prosicie do grupy? Mhm. Ty w murek tak bliska chyba strzelałeś, wiesz? Bo taka zabijęcie, czy to zombiak? No zobacz, bo nie wiem. Chyba ty. Ja. Dwa kontenery obok siebie i dwa Benelli obok siebie. I dwie broni do śmieci obok siebie. Benelli. A Diablo wie, że ma kulkę, Diablo? Za co? Za mięsko. A przeczesać cię grzebieniem? Kurwa, ja tu wiesz ile czasu mięsa nie przyniosłem? No to może jakieś stare. Tak, stare. Człowieku, w bazie to zero mięsa było. Diablo, ty masz inny mikrofon? Nie, ten sam. A, tak dziwnie cię słychać. Polecę klasykiem. Ty nie wiesz, co ty jesz, nie patrzysz. Tak. Było dać najpierw Hege, niech spróbuje. Nie ma go. Nie przyszedł dzisiaj. Lecz! To my, Rafał, dzisiaj poprawioną akcję mieliśmy na zrzucie. Co tam się działo? Nic, typa zabiłem, do zrzutu bieg. Potem przyszły moje posiłki i też zginęły. Tam na północy to chyba jakoś więcej baz jest, tak coś mi się tak wydaje. Tam! Północny ten wschód, no tam dwie czy trzy bazy przez. No będziemy tam czyli po kolei i rozpierdalać się. Mieliśmy
przed chwilą tam się wybiera się. Pokampić tam na nich. Dziesięć koło. Jeszcze to bardzo nie jest, nie? I 2,5 sekundy zostało? 3 minutki na miejscu. Jakie ci broni zwiną? Ja miałem tylko KM-a. Play dobry jeszcze. No. Nic w sumie ważnego nie miałem. Ciągnąłem tylko chyba magazynki do DMR-ki. Zapomniałem wyładować, a tak to pilnego. To się w tym razie jeden goły w ogóle bez ubrania. Drugiego co tam było to pozbieram też, leży jakby na szaciuchach, ale tam też tam nic nie było. Zobacz, tacy potrzebujący, że do naga mnie rozebrali. Ten koleś co mi mignął, taki kurwa golas też był, nie? Ten co się tam udwógł. Wiesz co, to ten gościu to jest golas, to go przywiózł gościu samochodem. Ten co samochodem to tam leży gdzieś tam na polu, wykręcony jak paragraf. Może leży, bo ten samochód odjechał. Naszu, ja wejdę tu na zapko moje, na te baraczki czy. No bo to jakieś spodnie znajdę. No, spodnie. Tego. To mi zelka było, czy dwie już nie pamiętam. Jedno chyba jak zamku tam naciąć. Tak. Dobra, idę spać za tam. Ale Rafał, ty bijesz zombie, bo ja nie mam krew. Dobra. Widerami będę rzucał. Górski pletak czerwony. Lejka znalazłem. A zrzut na Petrowce to tam ktoś go obserwował? Nie. Aha. Okej. Okay. I to od tego się wszystko zaczęło, tak? Tak jest.
A jak cała tragedia? Finał był taki, że wracamy z naszą z wybrzeża. Może czy z tego rzutu? Medyczny. Nie było ciekawego. No, tylko plejta ciekawego, to ma to nic więcej. Leginsy nie chcesz, Tarszu? To mi leginsy. Na sobie łyczka. Przeleciało przez zombie. Czysto, czy jeszcze się rozglądać? Tak bardziej. Było czysto. No spoko, spoko. Tak uważaj. No może ze siebie znajdziesz. No może, może zobaczymy. Ty na szuplejta straciłeś, jak cię teraz zabili, tak? Tak. Miałem ten. A, z kimś zaleknic tam nie było. Najwyżej, ja sobie. To ci dam tego, co miałem wcześniej, co właśnie zrzuciłem. Gdzie miał plejta. Znalazłem tu zielonego, to sobie go tylko podmienię. Policjantem miałem coś takiego. Policjant też nie jest najgorszy. Policjantem, nie policjantem. A, balistyczna, ale nie wiem, czy ona 308 wytrzymuje, czy nie? Nie wiem. Trzeba sprawdzić. To tylko z Glocka wytrzymuje naboje. No. Ja się nimi rzuca, kurwa, nie? No, no. Jak w ogóle mecz zwiększyli przewagę? 2 było. Ile? 2. 3 punkty odskoczyli. To co, wracamy, wracacie i lecimy? Tak. Wracamy znowu. W ogóle te typy podjechały pod zrzut samochodem, kurwa. Typ wyskoczył chyba z samochodu podczas jazdy, się zabił. Rambo, kurwa. Albo dostał strzała od kogoś, ale nie było słychać strzału. Wariaty.
będziesz chciał to zrobić filmowo. Ktoś jest niedodany od nas? Czy wszyscy są dodani? No, chyba wszyscy. Nie, chyba Diablo nie jest dodany. No to zaraz go dodam. Podpadał mi plecak pod Diablo. Ja nie jestem w grze. Aha, okej. Okay. Tylko przyszedłem tak posłuchać. Pierdzielicie na coś na mój temat. Już poza grą było słychać. No wszystko ze mnie zajebali. No goły, totalny. To ty, tak? Tam goły cały tak. No to nic tam nie było, ani jednej rzeczy. No. Nawet kurwa ciuchów nic. Ten, co go zabiłem, to leży. A, to tam z niego pozbierałem, to tam nic, też nic nie było. Ten hełm, tylko tam położyłem tam na tobie, nie? Zabierasz go? No to weź sobie, chcesz. Jakiś taki hełm. Go tam szybko sobie do niego skołować musisz. Tam nie było szybko. Chociaż ja dzisiaj nastrzała w tym hełmie bym. Chyba, że w kamizelkę dostanę, nie? Wyjście, tak? Na dawno tej militarce? No zapewne je ta. Bo tak wychodzi, że muszę koło Niemca, koło bazy przebiec. A jeszcze ciuchy wywaliłeś? Moje? Przy namiocie na podwórku. Wszystko co zgarnąłem jestem z ciebie, z tego typa. Ale nie wiem, ani baterii ci nie zabrał. Takich rzeczy jeszcze z ciebie było może zabrać trochę. Nie postarałeś. To musiał przebić mi tę kamizelkę, ale... Kamizelka była rozwalona. To musiał przebić. Tutaj są pociski, czy te magazynki od Stanaga. Gdzie jesteś, Naszu? Na zewnątrz. Czekaj, dam ci tego plate'a. To jemu nie zabrałeś, a nie moje przyniosłeś. Trzymaj. Słabo cię słychać, weź. Tylko kieszenie gdzieś musisz sobie ogarnąć. No słabo. Mówię, że zabrałeś jego spodnie, nie boję. Ja wybrałem wszystko, co było, co się nadawało jeszcze do tego, do użycia, tak? A czy to twoje, czy to jego, skąd ja mam to wiedzieć? Czy ten kurwa ma bazę, ten chuj. Byli bardzo potrzebujący, że tak kurwa wszystko zabierali. Że chłopaki z tej stodały. Odkuwają się.
Tak. Tak. Nie. Nie. Tak. Nie. Się zmutował. Przedrzeźniają. Chcecie słyszeć, jak mnie żona bije? No to czasami fajnie posłuchać, jak... Mamy do roboty. Jak facet w pierdol dostaje. Facet w pierdol dostaje. No. No. Bierze grzebień, przeczesuje grzebkę. I wtedy ma widok. Fuj. Ja staram się wyleczyć. Złapałem coś na lotnisku. Przewiało cię. Możliwe. Jak ktoś tam jest w tej bazie, ten cały tłuszcz wywalcie z tej szafy. I z lodówki w sumie też. A co ty, diablo, nie biegasz? Roboty mam. Nadgodziny napierdziela. To co mówiłeś tam? Tak. Wiem, jutro nic nie robię. Jutro żona mi pozwoliła grać, ale nie robić. Kochany mój. Jak nie? Powiedziałaś, kiedy nie, będziesz grał? Nie, ty powiedziałaś, kiedy będziesz grał? Koniec tej roboty. Żona cię jeszcze namawia do tego, żebyś grał? Dziwna sprawa. No przecież kazała mi komputer. Dziwna sprawa, powiem ci, podejrzany. Tylko może... Jest potem niezadowolona. Przyjdzie nie i powie, morduje, że kupiła nową torebkę. Nową torebkę, da. Nie, nie co. Nigdy nie kupują torebek. One, właśnie je, one je wyciągają z kwarantanny z szafy. Aha. Przecież ja to kurwa kupiłam już chyba z 2 lata temu. No co ty, nie wiesz o tym? Powinieneś Norma wiedzieć takie rzeczy. No, przecież to musiało odleżeć, jak kapusta na polu, nie? Musiało skruszeć, skórka musiała zmięknąć. Chyba dynie. No. Dynie ten, kruszeją? Nie wiem, ale leżą. A, no. Nie, ale kiedyś podjechałem w magazyn jeden, takiego rolnika. Patrz, on ma całe skrzynie kapusty. Oj, ty, dawaj, dawaj, kupię sobie do domu tego, takie świeże. Nie, zostaw, to się nie nadaje do jedzenia. Ja mówię, a co to, pastewne czy co? On mówi, nie, to musi poleżeć, skruszać. Ja mówię, jak to? No bo jak z ten, że niby się, wiesz, ścina kapustę i ona musi jakiś czas odleżeć. Słuchaj, nie jestem rolnikiem, nie wiedziałem. Albo se jaja ze mnie robił, albo tak faktycznie jest. Najadłbyś się takiej kapusty. Oj, takiego głowa.
Rzuciliśmy na szaber. Bloki się u nas skończyły. Była trasa budowana, a za tym były normalne wioski. Och, biedni ci ludzie. Zawsze wszyscy małolaci na szaber chodziliśmy. Jedynie bigos. No, też pamiętam, kurwa, jakieś dla gościa ten. Z sadu jabłka klaliśmy, kurwa, to mało mi kamień nie zabił. No ja byłem, byłem wtedy może, nie wiem, w piątej podstawówce, w czwartej. Ale karma go dojebała. To jakieś, nie wiem, 3-4 tygodnie później, żelazko go zabiło. Aha. O, wow. Zwarcie było, spalił się chłop. Nie, kamieniami rzucał. Coś tam było, no. U mnie pamiętam, poszliśmy właśnie za bloki tam, orzech przy drodze. Ja sobie normalnie chodziłem, zbierałem orzech. Ten gospodarz sobie wypierdzielił pijane z batem i zaczął mnie napierdalać. Nie zapomnę tego do końca życia. A że miałem wujaszka takiego, który pracował w służbach, za komuchów, wiesz, jak przyjechało wojsko, tak zwane a la WSI i tak dalej, gdzie, wiesz, milicja stała na baczność, jak pod mauzoleum Lenina, któregokolwiek zobaczyli. Matka się poskarżyła wujaszkowi, tam parę ułazów pojechało i ja, facet z kwiatami, błagał. Widziałem, jak facet normalnie klęczał na środku podwórza i ryczał. Przepraszał. Nie wiem, co oni powiedzieli i tak dalej. Coś miłego. O, wiesz, ale wpierdol dostałem, nie zapomnę tego, kurwa, bat boli, oj, strasznie. Zwłaszcza jak się zabija, byle gdzieś na ciele. Posto cię. Skórka do skórki przylega. O, parę razy, kurwa, sieknął i to tak, że... Świknął. No, dwie blizny zostały. Pamiętacie tą chorą akcję, co koleś Rafała zabił, potem mnie? To no, przeanalizowałem filmik, skąd on mnie zabił. I wcale nie z dachu, tylko z ziemi on wyszedł. Koleś zza tego, zza winkla, z szkoły. A, co na bazie, tak? No. Gdzie był? Tu po lewej stronie, od bloków Petrowki, zza winkla wyszedł tutaj. No, dlatego ja go od północy nie widziałem. Nie był w ogóle na dachu? Nie był na dachu, ale był w szkole, bo ja tam patrzyłem i go nie widziałem. No ale Neszczu go zabił, jak gdzieś po drabinie, mówił lasu. No to z dołu na górę wchodził, nie? Aha. Przez moje ciało przeszedł, bo moje gili zabrał. Rambo. Metrów do bazy naszej już lagi. Tu w Petrowce? No. A, tak, tak. Nie, w ogóle nie trzeba żarcia brać z zamku. Na jednym żarcie. Bo ja nie idę przez zamek, nie? Prosto dzida na ten. Do bazy. Na puszce coli i tego. Spaghetti. Nie wiem, czy oni tutaj w tej wiosce Tisy albo na Grozowym gdzieś nie mają tej bazy. Bo oni stamtąd biegli. Ewentualnie tutaj ta miejscowość między Grozowym a Tisy tutaj na górze samej. Stamtąd były strzały ostatnio, jak lecieli. Można by było to jakoś sprawdzić. No pewnie. Zgadzasz się? Tak.
do stodoły, co ostatnio ten rajdowaliśmy, to akurat na niej ten przecięcie osi jest X odznaczona. Żal, czy to jest na styk, żeby to dobiec. Życie mi zaczyna spadać. Policja pod bazą. Po kogo przyjechali? Po diabło. No to mięso. No. Odkrzanić się to nie. To nie diabło. Diablo to jest ostatnia osoba, jakiej byś pomyślał, że on taką rzecz zrobił. Nie, to nie diabło, bo diabło nie było. Ja takie mięso to lubię przy sobie nosić, ale nie zostawiam w razie. Musimy się umówić, że takie mięso trzeba gotować. No. Nie, tak my robiliśmy na meście. No, ostatni raz to na meście chyba tak zbieraliśmy. Beczkę nazbieraliśmy ludzkiego mięsa. Tak. Świntufy. Normalne do ten, do pieczenia mięsko, a ludzkie gotować i się będzie różniać. Tylko po co takie gotowane? Do czego? No, co, bierzesz przy sobie, jak cię zabiją? Koleś ost miał, wiesz, widzonko. Ja gdzieś tam gdzieś kampić, coś takie rzeczy, tak? Chwilę. Idą jeszcze, nie? Ty brałeś ten Rafał Gilacz tutaj? Taki Gilacz? Z ziemi? Tam? W pokoju u nas? Swój, tak. Ty, no zginęły te. Albo gdzieś mi w pas wpadły może. Mój wziąłem, ale nie, tego nie ruszył. Sorry, parę w spodnie wjebałem. Wpadłeś? Zobacz, się zapierdolę. Ale ten robiony jest chujowo, bo plecaka nie nałożył. Stąd widać nawet tą taką wieżyczkę na baszni. Nie, to nie basznia, to ten. Wróć to na stacji.
Co to za tłuszcz znowu tyle, że nieupieczony? To jest niedźwiedzia, za co? Wyjebałem. Nie, to jest niedźwiedzia na pewno. Wyjebałem. Wszystkie tłuszcze wyjebałem. Nie, te co świeże tam były trzy tłuszcze chyba, to były z niedźwiedzia na pewno. Z naszym dobili po drodze. Dobre, na pewno dobre jest. Na pewno. Na 100%. Dobry, dobry. Tak. Nie. Nie. Tak. Nie. Nie. Tak. Tak. Ta woda czysta? Naszu. Nie wiem. Tutaj Grega. Tak jest. Poszło. To jest zbugowane, bo to teraz dymi. Prawie do restartu dymi. Nie, bo tam rzeczy leżą. A to jest pod auto, pozabieraliście graty? Został tylko ten hełm. Zrzut tutaj. Jakiś tam, o, leżą. Antybiotyki. No to co udało mi się w rękę wziąć, bo byłem goły i wesoły. A tu leżą. Ja coś się skaleczył? Kod chyba źle wpisał. Byłem to ja. Rozwichrzony, co?
wórek taki. Tak by piorun w rabarbar strzelił. Tam lubią takie fryzury. Sami u nas w lokalu leży MK na podłodze. Wyrzucamy. W lokalu. Nie chciałem mówić w chlewiku. Dobra, jestem gotowy na wpierdol. Przeluguję się, bo ciągle słyszę ten zjebany samolot i jak macie ochotę, można ruszyć na akcję. Ja też gotowy. Się przeloguję.
loguję się. Restart był, czy co? Tak był. A już chyba ruszył. Wyjebało mnie, bo tam się logowałem, logowałem i mnie wyjebało. MK, pamiętasz dokładnie, gdzie ta baza była? Koło zamku? Nie, nie. Jak się biegnie do zamku, tak? Nie, co biegliśmy dzisiaj? Ta duża baza taka, co była... Za Prudnoje. Czy pole Sowie może? Pola Sowo. Przy pole Sowie pewnie. To dole z czerwonym dachem. Tam, gdzieś tam taka większa baza była, no. Tam dwie były chyba, nie? Przy wraku autobusu, tak, w mieście Polesowo, niedaleko Piano był, jest baza i tutaj w tej stodole z czerwonym dachem. Obejść, no, zobaczyć, co gra.
tych czopków ile na drzwi? 6 sztuk? Jakichś czopków? No, tych do granatnika. A, to nie wiem. Chyba coś sami. Wszyscy gotowi, co idą? Czy ktoś jeszcze? Ja gotowy. Ryneczka wyrafinowany, kto jeszcze w bazie jest? Ja. Grego idzie z nami, czy zostajesz? Ty, oczywiście, że tak. 5 tych granatnika, no ale to standard jest, wiesz? Nie wiem, czy oni coś tutaj zmieniali. Skoro pisali tylko o C4 i rakietach, to chyba tych granatów i czopków nie zmieniali. Aha, czyli 5. Tak mi się wydaje. Mówię, no, myślę, że z koło dychy gdzieś się nazbiera tych czopków, nie? Tych HE, tak? No, no. No, koło dychy może i będzie gdzieś. Tak jakby po pokojach każdy popatrzy, to na pewno. Ja cały czas odkładam te HE, nie? Trzeba będzie ten, zebrać wszystko, co jest do sejfu wrzucić, zobaczyć ile tego jest. No. Szacje. Gdzieś w zamku jeszcze jednego czy dwa dzisiaj przy tego przetargania. No, w tym granatniku były 3, to wyjąłem wtedy. A, no, no to, to ponad dych na pewno mamy. To już ten. Dwoje drzwi. Jeszcze jakieś tam rakiety są? Chyba 4. Dzisiaj na naszą chyba jedną przyniósł. A ile tych rakiet szło? 3, nie? 4 albo 4. 4. I dwa plecaczki. A my tak? Nie, mówię, że na ścianę potrzebne. A plecaki są ile jeszcze, czy już... Nie wiem, chyba nie. Chyba jeden. No ale to też coś tam zniszczy, tak? No, tak. Połowę ściany. To w sumie dwie. Czekaj, dwie. To wtedy jeden plecaczek i dwie rakiety. Mamy. To mamy na gdzieś 3,5 ściany, no, towaru. I jeszcze zwykłe granaty, nie? A nie zwykłe granaty, to są w tym, w zamku. Ale można by było to spróbować. To też jest jeszcze sporo granatów zwykłych. Czyli może się znajdzie, to się wrócimy, zabierzemy i coś będziemy atakować. Dobra, kto jeszcze idzie? Ja. A gdzie jesteście? Ja na podwórku. A, Semi w drodze już, tak? Neszu w drodze. No co, idziemy, nie? Tak. Daj znaczy, jak tam Rafał na to, jak tam wiesz, gdzie to dokładnie. No już, wyjdziemy do koni. No, już zrobione. O sobie M. Odświeżcie. Duże B, duże A, małe Z, małe A, tak? Tak. Akurat mi się napisało to. Okej. Zobacz, Rafał, mocno w tych krzakach mnie widać? Nie mocno, nie? Tutaj, obok ciebie staje. Trochę, aż tak bardzo nie. O, jak wiesz, gdzie patrzeć? No. Kolekcja wiosna, jesień. Są tacy magicy, to zawsze wiedzą, gdzie patrzeć. Kto na razie wyrzucił spodnie z pomidorami? Co? Nie wiem. Kwasiu. U nasi leżali. A może ja z Neszem coś tam przybiegaliśmy to.
spodnie takie krótkie, do łydki pewne pomiędzy. To już na to się na kolek. Letnia noc. Zachodzi od północy, czy? Z której strony? Do lasu. Ja, od zachodu jest las akurat. Las tak zachód, północny zachód gdzieś mniej więcej. Można też podejść od wschodu, ale tam wtedy na bardzo blisko, nie? Przebija, ale smacznego. Dzięki, już kończę. Oko, po oko. Na północy drzwi zamknięte, zabudowane, co? Nie wiem. No teraz przebiegam, patrzę tam, gdzie ostatnio wysadzaliście. Nie wiem, ja no, dzisiaj byłem? Może już się zabudowali. Nie, dzisiaj byłem, to tam nic nie było. Może już się zabudowali dzisiaj, no. Znowu. Ale nie sądzę, żeby powtórzyli to samo. Widać w ogóle tą stodołę? No. Jak przebiegałem przez te pole pomiędzy drzewami, był taki, wiesz, jakby przecinka i można było spojrzeć akurat na wejście. Cieszysz? Nie. Granat! Aha. Tak, żeby było nas mniej widać. Kto to? Ema, chyba trzeba go odstrzelić. Teraz jesteśmy incognito. Cognito. Tu przed nami też jest baza. Tak, to w stodole, tak. Tak, ale to ona wyczyszczona chyba.
Tak, daleko jeszcze? Nie, no, nie jest znacznie, 600 metrów. Tu mapa, baza. Przyszczona. Komuś przybija. Ja mi, przepraszam. Nie przepraszaj, Samielko, żeby się to kurwa nie powtórzyło. Dobrze. No. Stresujesz Grega i to chcesz, by chłop z jego wieku został dawał? Zbroj będzie prał. No. Bezpieczne praktyki. Czyli temperatura jest tutaj. Też nieraz coś podkopuję. No tak trochę pobudowali, nie? No i tutaj na zachód od Piano House'u, tam po północnej stronie tej drogi też jest baza. Chłopaki boisko mają nawet. Co mają? Boisko nawet chłopaki mają. No, no. Grają w gały. Tam mieli płot w tej bazie tutaj na północy, w tym mieście Polesowo. Taki jedno warstwę to dało się przeskoczyć, ale nie wiem co tam dalej było. Jeżeli w ogóle to jeszcze tu stoi. A jest coś, jakiś płot. Ale flagi nie ma. Opuszczona. W budynku nie ma po co wchodzić. Chyba, że w garażu jeszcze coś jest. Tutaj w Polesowie, tak? Tak, tak. Tutaj, na moim znaczniku. Ja wiem, tam byłem, przebiegałem, nie? To już wtedy chyba ta flaga była opuszczona. Może było w tamtym tygodniu. Co mówiłeś dla mnie, że dwie flagi są? No, no. Główne wejście od południa. Wy którą bazę oglądacie, tak zapytam?
Na znaczniku bazy, to znaczy przed chwilą tutaj koło mnie. Tutaj patrzyliśmy bazę, blisko mnie. Ale ogólnie, no to teraz patrzę na tą czerwonym dachem. Ja podchodzę. Chcesz pukać? Pełno zombie tu chodzi. Baza... No od nas. Nie, baza uczęszczana, flaga jest bardzo wysoko. No, no. Wchodziłeś tu do środka? Czy nie? Gdzie do środka? No tu przez płot. Nie, tam nie ma po co. Ugać coś tam? Chyba, że jakieś auto jest za to. Czy obierze, nie? Albo podwójne, teraz już odbywali na cały dół do dołu. Jedną bramę. Może faktycznie jakieś autko jeszcze coś. W środku żadnego ruchu nie widać. Coś na chodnika podsadzić tutaj? Nie wiem, czy będzie możliwość tam wejść stamtąd. Cisza, nic nie słyszę.
to ktoś wyrafinowany tam przeskoczyć, tak? To patrzę przez okno, wiesz? No w budynku nie ma nic na pewno. Ewentualnie w tym garażu, jeżeli nie wiem, czy on zabudowany, czy nie. Tak, chyba. Chyba tak, tam są kolejne drzwi, wiesz? Czyli by było trzeba rozpierdzieć ewentualnie jedne drzwi, nie? Nie wiem, czy da się wyjść. Tu na placu to chyba nic nie ma, więc tym szopotem. Już próbowałem z korzystania. Tutaj nie szło? Nie. Tu jeszcze z tej strony może lepiej by było, wiesz? Od tu na płocie jakby ktoś z drugiej strony. Tu trzeba wejść. Na dole? Tak. Kaleka. No chodź. Bokiem, bokiem. Kurwa. Już widzę świątecznie. Co to w tej szopie coś może być, nie? A tam, o, wskoczyłeś? Tak. Tam mam drzwi są założone. No, są. Jest kodlok? Jest. Jak wyjść? Też próbowałem. To w sumie powinno się dać wejść, nie? Tak, ja już wyszedłem. Tu po tym, po... Nie ma co, no tylko garaż jest tam zabudowany. Nie wiem, czy tu warto w ogóle cokolwiek robić. No lepsza, ta większa by była, nie? Co robimy? Gdzieś idziemy dalej? Nie, można chwilę tu jeszcze poczekać, może ktoś wróci skądś z jakiegoś lutu. Chyba wyjście tam na dach jeszcze mają, nie? Pół tu tak i mają nawet. No, do kąpienia.
Czy idziemy po granaty i wchodzimy tam. Trochę za mało sprzętu, trzy troje drzwi rozwoju. No chyba, może brak czy. Może na północ się przelecieć, na te stare jary wrócić później górką, zobaczyć, może tam baza jakaś jest. Można. Idziemy na północ? Możemy przejść Kamensk, Krasnoje, Stary Jar. Że jak jesteśmy tutaj, to może na Trocki chcecie się przejść? Bazę Kamensk Military. Można. Się przelutuje, jak nie, może ktoś tam będzie. No też sporo ludzi chodziło. No ja na początku dostałem w hełm. Tutaj? Na trotkę? Na trotkę. I to w nocy? Koleś. Jakiś fachowiec.
niestety specjalistów nie brakuje. No, ten, pootwierane wszystkie shopy. Ktoś lutował. Gdzie, w Kamieńsku? Mhm. Do ciebie? Nie. Ale blisko ciebie. No. Bardzo blisko. Wsteczny. Na tych góreczkach tak jakby. Na półeczkach? Góreczka. Oj, Rafał, nie powiedziałbym, to bardziej z tego znacznika tutaj. Tak. Stamtąd proszę strzał. Ale taki dość u mnie było no, cichy ten strzał. Gdzieś jakby dalej. Przynajmniej tak mnie się wydawało. Ja podejdę do tego namiotu tu jednego, co jest w Kamensku. Może ktoś tam będzie, może będzie tam się wybierał.
co, raz strzelił i tyle? No, że powiesz, dziabnął. Co, zaraz w stronę trotków się kierujemy? Chyba tak. Nic nie widzę. Tylko zombie łażą.
będzie chciał lutować? Myślę, że tak. No bo jakby coś, to myślę, że chyba, żeby nie wszyscy, nie tam, tylko ktoś obstawił, radzie był. Ja mogę obstawiać w szaku. Co gilaczu? A te będę kampić, ale sztab lepsików będzie lutować. Tak drastycznie nie chciałem powiedzieć. No chodzą zombie. Ciekawe, czy to nasze. Nie no, tak blisko to mogą być nasze już. To włazimy, czy będziecie patrzali najpierw? No, pierwszy się te ustawimy. To jest gili? Ja, wyrafinowany i ktoś jeszcze jest w gili? Nie wiem, ktoś może jeszcze bez gili się ustawić też. No teraz zaczynam szabry. Jedna osoba, żeby... Otwierane. Kowalki jestem. No ktoś tu był, bo się przebierał. Może co przed nami? Tak bambikowy, leży. No tutaj bronia w ogóle leży poznoszona, jakieś takie bambikowe. Cześć. Cześć. Masz? Co to za akcja z mięsem? Mięso. Mięso jest dobre. Ludzkie mięso trafiło do obiegu. Akcja kiełbasa. No. Kurde, wszystko trzeba wyrzucić teraz? Nie. Już wybrałem. Już te złe zostało zjedzone. Aha. No. Zabity. Do kogo? Zabity koleś. Chciałem to. On kampił czy lutował? Lutował. Ktoś otworzył drzwi? Tam.
Jak obserwuję tak szybko. Co, koło bazy? Nie. A gdzie jesteście? Bardzo, bardzo ważna i tutaj zabieramy. Gdzie jesteście? Trotki. Wezmę te bronie, żeby tutaj przypadkiem komuś się nie ten... nie przydały. Myślałem, że to ty byłeś, Neszu. Nie, no stąd. Ktoś tutaj, wiesz, tak patrzy, stoi. I hełm zmienił na biały. Już masz znaczniki. Kogośka co strzelał pewnie tu przynajmniej. No tak, Mosina miał to, mógł poszedł z Mosina. Ale ktoś tu jeszcze, ciuchy są policyjne były. Albo to on szedł. Ciekawe, z której strony on szedł. Tu zombiak nieżywy, to znaczy jego robota. Ciało jeszcze jedno jest. Zabity drugi. Gdzie był? Tutaj był, w tym. Na meczerze? No, w kontenerze, no. Ale była AFK. Golas? Nie, też pozbierane jakieś takie, wiesz, amunicje. Dobra, niech mnie strzelaj. Ktoś coś chce, to niech bierze resztę. Coś potrzebujecie? Co to ma? Mosina mam jeszcze, jak coś. Dwa Mosiny. Ty, kto zmieniał broń obok mnie? Ja. Dobra. Rafał, na sekundę muszę się wylogować. Dobra, zobaczę, czy jest, poczekaj. Co ten Rafał, ja się po prostu położę. Za... Lepiej się wyloguj. Co to? Do was? Nie, z tej strony, z którym przyszliśmy. No. Nie wiem, czy mnie w moim kierunku, ale jestem pewien. Po naszej prawej, Rafał. No. Co on bierze się? To on zabił. Jakiś plecak widzę, nie wiem, czarny chyba. 120. Podchodzę do budynku, jakby co. To wy wyrzuciliście ten placek, czy coś? Nie. Leży. Chyba placek 120 mi się wydaje czarny. No Rafał, ja muszę na sekundę się wylogować, zaspię. Dobra, dobra.
Wszyscy z Discorda w grze? Tak. W jednej grupie. Okej. Okay. W jednej gildii. W jednym miejscu. Jeszcze. Na górze trup leży. Świeży. Na górze to. Świeży? No nie. Na górze to znaczy? W budynku żółtym. A, dobra. Zlutowany, czyli jego musieli zabić. Ja spróbuję północą przebiec tam w jego stronę. Tu jakiś ruch miałem. Oj kurczę. Nie mogę znacznika dać. Nie od południa? Tam od namiotów tych koło naprzeciw żółtego miałem ruch. Zrobić mały bejcik? Możesz. Akurat słońce teraz tak ustawiło się. Bejcik, bejcik ode mnie. Ktoś potrzebuje plejta? Ja? Masz? Daj go, zabiorę. Zabiorę. Tam. Jesteś Rafał Łok tam gdzieś? No ja przestawiłem się trochę. Na zachód. Na zachód. Się zmienił? Nie. To mnie. Żyjesz? Tam jest. Tam. Dostaję zaraz. Czerwonym plecakiem. Tak. Jest dwóch. Wrócił z powrotem, biegnie na wschód.
jeszcze nie zabity. Powinien być zabity. Leży czy nie? Dostałem! Za mną! Dostałem też. Z zombiekami biegnie razem. Ja biegnę. Muszę się zabandażować. Ja też. Tam pobiegł, zombie go pogoniło. Gdzie jest? Tu. I rzuciek mi. Zombie leci do was, nie? Niezniszczalny. A no, to jest 10 lat ode mnie, kurwa. Ode mnie, kurwa, całą serię było. Boże, ja laga miałem, bo się tylko rozlagowałem. Rafał, coś na twoim znaczniku jest? Był tu gość, cicho. Dostałem. Prawej gdzieś. Niestety... Idzie zombiak do niego. Weźcie mnie, bo kurwa zombiak mnie, kurwa, nie mogę wyjść zombiaka, zombiak mnie blokował. Halo? Co tam? Co jest? No zombiaki, kurwa, mnie zblokowały. Blisko mnie jest ktoś. Biegnie na mnie. Daj znacznik, bo nie widzę, gdzie ty jesteś. Tutaj biegnę. Dobra, nie żyje! Jeszcze jeden. Uciekam. Chowam się, bo... nie mam ammo. Dobra, zabity. Ja też jednego zabiłem, dobra. Tam jeszcze chyba z dwóch koleś jest. A ktoś piątki? W sobie? Halo? Nie wiem, ja mam słabo z tym. No to ja nie mam Google. Ona też tak. Za mną tak jakby kroki. Ty też? Wydaje, że jeszcze jeden co najmniej będzie kogoś. Rafał, walisz? Nie. Za mną biegnie. Gdzie? Podchodzę. Dawaj na mnie, biegnij w moją stronę. No przebiegam obok siebie. Tu jestem. Gdzieś tam pobiegnie dalej. Do kogo to? Do mnie cały czas.
Do was? Kto to teraz strzelał? On. Do was? Tak, chyba ta. Tu jest gdzieś gościu. Ucieknął na północ. Weź nasz znacznik, zabierz. Schodu to ty, Rafał? Nie, to ten Gregu, tak? Tak, tu u góry jestem. Tu na moim znaczniku klienta widziałem, gdzie zginął. Z jednej strony wszedł w krzaki, z drugich jakby nie wyszedł, nie? Tak, on biegł za tobą, położył się w krzaku, ja pobiegłem w to miejsce, gdzie on tam leżał i chuj, nie ma go. Wylogował się? Nie, no może gdzieś. Za szybko. Tam między nami Gregu to jest ubity koło właśnie, nie? W krzakach, chuj. On może poszedł lutować, co? Albo dwóch jest zabitych. Nie sądzę, wiesz, bo byśmy go widzieli. Gdzieś leży pod choinką pewnie. Tutaj może, wiesz? Ten znacznik jest na północ od ciebie, czy w którą stronę, czy na zachód? Tak, na południowy zachód. Biegnie na mnie. Leży. Co ostatnio? W zielonym kasku? Obok mnie też jest. W garku. Koło mnie ktoś jest. Żył jeszcze, dobiłem go. Patrzę, coś leży z tęka, nie? Do mnie klin wali, z tyłu. Nie wiem, czy na mnie nie biegnie. Weź zobacz. Znowu lecę na Rafała. Obok mnie jest... Koleś za mną, koleś za mną. Ten, jak ty? Neszu. Koleś biegnie, goni mnie. Widzisz go. Ja nie mam mamo. Trzy pociski mam. Tylko u ciebie, Rafał, ktoś jest? Masz go? Nie żyje, nie żyje! Dobra. Dobra, dobiłem go jeszcze. Weź zobacz, on ma ten piątek. Weź mnie, zabity. Zabity obok mnie. Aura, plaus, coś. Masz piątki jakiekolwiek? Ja mam. On ma. Zróbmy mi piątki jakieś. Ja nie mam nic, zero jest. Gdzie? I 13. Tylko tyle go mam, bo tyle zabrałem. Dobra, przeładuję, zlutujemy tego drugiego typa. Dobra, dwóch zabiłem teraz. Bardzo, to wychodzi. Bardzo ładnie. Bieramy ich, czy uciekamy? Wychodzimy stąd. Lepiej... Ale to Gregu. Ja już mam dwóch też ubitych. No. Poczekaj tu, Krzysiek, ja ten przeładuję broń, dobra? Ja tylko zobaczę, że nie mam amunicji dla was. Plejty rozjebane, plecaku nic, pusty, on jest na lutowanie. To można nosić kamizelkę szturmową i wzmacnianą na raz?
A tam tego typa, co zabiłem, znalazłeś? Nie wiem, ja tu znalazłem tego, co ja zabiłem, to tutaj leży. A ten drugi jest trochę wyżej, tam, tamten chyba coś miał tam, nie? Jest, widzę go. To zombiaki są. A nie, znalazłem gościa, znalazłem. On coś tam powinien mieć. Ma piątki, 20 sztuk biorę za ciebie. No cześć go tam do zera, no. M16 A4. Masz nabrać. Dobra, bierz M16, bo ma dużo amunicji w nim. Widzisz? Bierz go od niego. I CZ tam 850. Nie biorę, bo to... Dobra, długa jest. Dobra, pod chłopaków podejdziemy trochę. Nie wiem, tam więcej chyba... Ale tu jeszcze jednego gdzieś wcześniej typa zabiłem trochę w górę. No może mi się przejść, zobacz, może gdzieś leży, chodź. Dobra, to chyba może być jeszcze jakaś kurwa tu siedzieć. On chyba bardziej gdzieś w prawo to jeszcze buty. Powinno być słychać, no, bo już powiem... muchy latają. Znaczy nie, jak on zombiaków tu latają. Kurwa, ja patrzę, ty Danu biegnie, celuje. A ja bez pocisku. On chyba też nie miał już pocisku. A wziąłeś od niego ten magazynek? Bo tam miał pełny. Tak, tylko magazynek wziąłem, karabinu nie brałem. W ogóle do chłopaków? Nie, tu dziś jeszcze jeden typ w końcu powinien zabity leży, wiesz? A tam gdzieś leży też, co ja go zrobiłem, zaraz się przejdę po niego. Tylko dam ci tam magazynek z tego. Widziałem typa. Wyrąbałem oczywiście cały magazynek z niego i choinka go obroniła. Wiesz co, te kurwa choinki to wszystko bronią ostatnio. No. ale wiecie co, to było w dwie strony działa, bo on do mnie też z choinki zaczął strzelać i w ogóle też mnie nie trafił. No a mnie choinka nie obroniła. A tutaj ktoś tu leży? To tylko leży. Dobra, znalazłem go. Nie, może ten gość, co ja go zabiłem, bo tam gdzieś go zabiłem. Hełm zielony jest szybko. To ja. Ale nie, ja gościa zabiłem takiego. U nas nie ma żadnego takiego. Nie, ja znalazłem. Ja biegałem w hełmie z szybą. Tak, ale to gościu inny był. Obcy. Chodź tu, Rafa, bo ja tak go nie pozbieram całego. Tam, do ciebie? Na mnie, no. Mosina ma. Drugiego Mosina. To jakieś ja. Tam, jakieś... Ty z dwoma Mosinami? Tak. O. To pokój. Musi, musi ktoś... Aha, okej. Okay. Pokój go nie sami tu przybiegnie, nie? Ja już mam kilometr, półtora kilometra. Tak, tak, tylko go pokryj, bo tak to będziemy mieli miejsce zaraz. Ja i tak nie pozbieram, bo nie mam plecaka, nie? Teraz znaleźliście może moje ciało? Nie, jeszcze. Nie wiem, gdzie ty leżałeś. Ty tak leżysz pod drzewem, że nie mogę cię pociąć. Teraz jak nie trzeba, to choinka broni, nie? Tak, jest tylko, wiesz, odetnij korę, nie? Nie mogę cię... O, jesteś. Dobra, ciach. A to zabiłeś tutaj, Rafał, gościa. Idę tam właśnie. Ty, Paweł, w którym rejonie leżałeś? Ja wiesz co, jak ty się strzelałeś, to ja gdzieś... Ja go zabiję. Bliżej byłem, bliżej... muru tego. Na moim znaczniku sami jesteś. Dobra, ja będę biegł, to może cię panu znajdę. Dobra. Też tam niedługo będę. Ktoś biegnie koło mnie? Tak. Okej. To gdzieś jeszcze tu musi być jeden typ. Magazynek w MC, chcesz byś miał do tego i tłumik.
No. Zobacz. O. Wiesz, no masz tłumik w MC i masz duży magazynek, widzisz? Saga, Sonaga, 60. O, mam tego gościa z tym hełmem. Tu. A, tu leży ten. Dobra. Masz coś do zabrania? No ja jest, tu są tu jakieś rzeczy. Nie wiem co potrzebujesz. Jest, jest pas jest. Czekaj, pasa ja wezmę. Tam jeszcze jest to plate rozjebany, ale można naprawić go gdzieś w którymś. Zestaw do butów naprawia plate. Tak, tak. Ale to leży ten, to leży semi pocięty tam gdzie. Nie, tutaj gościu, to ja go zabiłem gdzieś. Jak jest zniszczony, to nie naprawisz. Nie, mocno wchodzony, to naprawisz jeszcze. No to zabierasz pewnie. To ładuj. Gdzie ja ładować, jak już miałem miejsce w ogóle. No, chyba, że cię będziemy osłaniali, to ja plecek zabiorę i będę zabiorę parę rzeczy od nich. No można, no. Ciekawe, czy to przyjdą. No pewnie, że przyjdą. Kiedyś z Rafałem to chyba za trzy razy biegliśmy, nie? No. No to tak było przecież ten. Na tym Zenicie przecież. Pamiętasz? Też tak samo było, kurwa, wygrać jak pojebanie. Ale oni kurwa bandaże, broń i reszta puści. Tak. Ten co ja widziałem go. Dobrze przyszli, dopiero pewnie. Biorą się na wanek. Tak? Biegnę do ciebie. No. Tu jestem na swoim znaczniku. A ten na tym znaczniku co to jest? Właśnie. Ty Paweł gdzieś koło tego, koło murku, tak? Trzymaj to. Tak, tak. Tam była ta jadka cała, bliżej mu. Chyba wiem gdzie. Biały plejk, zielone ciuchy takie w kropki, plecak taki mały. Tu jeszcze jakiś tak? Gość jest. No to którego zabiliśmy tutaj wszystkich. Nie, no tu jeszcze właśnie dziś jeden, tak jak mówiłem, powinien w choinkach leżeć. Amo, leży? Tu, amo tu masz. Dobra, to jestem. Jesteś koło nas? Dobra, no. To dawaj. Tutaj gdzie leżysz, jesteś tutaj, nie? Dobra, dobra. Tu ci kładę plate'a. Uszkodzonego, ale naprawisz go, patrz, widzisz? Dobra, dzięki. W tym dużym magazynku jest samo do M5? W tym dużym M240, co to za most? Nie wiem. Nie wiem czy nie, 308. Masz to w plecach wrzuć. Nagle plecak wrzuć na magazynek. Klientów na czacie sprawdzało KD, nie? To może ci. Chyba wie... by się wbijał. Ale więcej jest. No, więcej niż 4 padło przecież. Dobiegłeś do semi już do znacznika? Nie, już się zbieram. A, jesteś przy znaczniku, tak? Mhm, tak jest. To czemu ja cię nie widzę? Bo leżę. Ale nie widzę twojego znacznika. Okej. Okay. Dobra. Ktoś tu jeszcze musi dobiec po ciało? Paweł biegnie chyba. Remka chyba. Dobra, to Remka niech dobiegnie i może zawijamy się, żeby nie wpuścić. O. 400 metrów jest to. To cała ekipa duża była. Słuchajcie, tu... Ilu ich było? Liczyliście? To zaraz, ja zabiłem dwóch. Ja dwóch. Ja trzech. Ja trzech. To jest siedmiu. Ilu? Ja dwóch. Dwóch mam. Dziewięciu. Chyba były jednak dwie ekipy. To znaczy ja tutaj zabiłem jeden, tutaj takich podwójnych biegało, tylko nie wiem czy ja jednego zabiłem czy dwóch, wiesz? W takim wypadku. No tu biegali tacy śmieszni. Wysali chłopaki. To były dwie ekipki po prostu. Co ty nie mogę zabrać? Co jest za chuja? Co nie możesz?
Co za to zabrał? O co cię? Może zniszczona jest czy? Dobra, mam swoje ciało. Już sami się zebrałeś? Tak, już się przeładowuję. Ktoś teraz zmieniał broń po mnie? Nie, zaciągnąłem do amunicji. Dobra. Zwijamy się? Tak. MP jeszcze doszedł już? Tak, zbieram to. Czekajmy, że pójdziemy. A tu jeszcze ty leży, zbieraliście na moim. Nie wiem, tu wiesz co. Zebrane. Dużo ich. Jak na moim znaczniku jest też ciało, nie? Tam coś wziąłem, ale nie wszystko. Jak ktoś chce, jest na miejsce, to. Co tam miał, powiedz? Granat. No zobacz. Tutaj no, masz jeszcze. Pas nie go zebrałem. Tutaj, jak gdzie jestem? Widzisz mnie? Tutaj. No, widzę, tylko ja tutaj. Jeszcze słyszę, poczekaj, tutaj jeszcze ktoś. I z niego. Tutaj masz lepszą broń. Dobra, już, tylko tutaj ten jeszcze koleś nie zbieramy, wiesz? Kto tu tnie? Granatów mieli sporo. Nowy hełm taktyczny jeszcze tu przy mnie jest do zabrania. Na tym Rafała zaszczytu. A te mistrze co dobiegli mogli być z Nagórnoje. Tam jest ta baza przecież zaraz za lasem. Napsuł to masz tego. Masz jeszcze miejsce na ten hełm? Ja to nie. Ktoś ma miejsce? Nowy hełm. Strzeli strzał i dobiegli, co? Możesz dać. Mogło to być. Ja nie mam jak już go wziąć. Dobra, zwijajmy się panowie. Na Rafała w odcinku leży. No weźmy hełm i idziemy, no. A jak nie, to w dupie ten hełm, no. Jak nie chce, to... Może ktoś na głowę może założy. No ja nie mam jak. Co, na bazę idziemy, bo i tak noc idzie? Tak, tak. Pełni to. Ktoś magazynek bębnowy zostawił do MKI. Wiesz, bo ja nie mogę... Już go podniosę. A ty biegniesz z tym? Z plecakiem w rękach? A kurwa, to więc nie mam co bronić. To chodź, ja coś ten, od ciebie bym wziął. Ale to jest tylko kar. Z tym, co latałem. Chyba plecak weźmiesz, jak krawy jebiemy. A gdzie ty jesteś? Zaznacz jakiś ten szybki marker. Tu jestem. Pierdala mięso teraz. Jest gościu zabity. Ładnie. Od północy był? Tak. Idźmy jakoś tak w miarę w kupie może. Cię... Amunicję do piątki? Tak, ten gość tu miał zabieram. A maszynę zostawiasz? No, wziąłem fala, nie? Co, zostawiłeś? Musina wyrzuciłem. Ej, opala zabrałeś, gdzie opala masz? No i ja przebrałem chyba. Z tego plecaka. Emeczka chcesz, Amo? Czekaj. Rzucę ci. Rzuć plecak, już tam wszystko zabrane. Nie no, jest Musin i jest kar. Bierzemy to wszystko. Jak uważasz, okej. Dobra. Granat? Kto to rzucił? Od was? Nie, to ktoś inny, ale ja bym tak się zawijał, bo zaraz będą straty. Coś mi się tak wydaje. Większe. A, bo też może jakieś inne ekipy dobiegają. No.
wyładowani, jesteśmy, trzeba spadać, no. Uważajcie, bo w Petrówce strzelają. Gdzie, przy bazie? Tak, tak. Raczej do bazy teraz. Który tam? Próbuję ustalić. Typ! W budynku! Tutaj w środku typ jest! Śpi. Leżę, podnieście mnie. Dwa razy krwawy. Jeszcze jest? Ktoś? W środku? Nie wiem. Jak ktoś da radę, niech nie mnie podniesie. Trzy krwawy. W środku jest, zamknąć za drzwi. Ja zamknąłem drzwi, on w środku jest. Uroć mnie naszą. Nic zrobi, bo się leczy sam. Kurwa, leczę, by się ją tu wali. Na kona mam, leżę. On się tam... Przyczepię? Przyczepię? On wali? Ja walę, do środka, on w środku jest. Nie żyje, tak? Tak, tak. Leczcie się wszyscy. Ja umieram. Jaką? Ty tego go... Ten gość, co tu ko przyczepę zabity, to gdzie jego ciało? Żyjesz jeszcze. Skurwysyn jebany. Ma ktoś krew B+, albo coś do B+. Ale ktoś mnie strzelił w plecy. Teraz? Nie no, Paweł pewnie. Tak? No. Sorry. Ma ktoś krew z plusem? Ja mogę ten, jak masz worek, to mogę ci swoje oddać trochę. No dobra, więc... idziemy stąd, nie możemy stać tutaj, kurwa. Ja i tak ledwo co idę, bo też zostałem ostro. Ja mam krew na zero. Wypadał zaraz. Wypadał, to cię będą podnosić. Trzeba iść stąd. Miał coś ciekawego? Paczka gwoździ. Dobra, dawajcie, dawajcie. Pół usuwajcie te znaczniki. Spadamy. Ale taki kurwa z niego snajper w dupy jebane, że koło mnie stał, nie mógł mnie trafić. Nie, bo on miał słabe te, słabe bronie, nie wiesz, zetkę miał. Nie, nie wiedział do kogo strzelać. Tak. Ale ten... nie ma nikt worka z krwią. Będę padał. Z tego. Nie, nie mam. Nie jest w ogóle. Dobra, idę z Disucą. Powoli, bo ja też mam słabo z życiem. Ja mam krew, o to chodzi na zero, życie też na zero. Nie padniesz, nie padniesz. Będziesz szedł normalnie. Będziesz... Nie, zaraz padnę. Zemblej zaraz. Zemblejesz, ale przeżyjesz. A masz coś morfinkę przy sobie? Sami. Co tam? Jakąś morfinkę przy sobie? Mam, mam. Gdzie jesteś? Tutaj. No już szło. Co? Nie, nic, sprawdzam gdzie jest wyrafinowany. A, jest tu w wilaczu, dobra. Masz. Od północy strzały. Masz? Spoko, spoko. Z bazy jak ty. No i upadłem. Przydam ci tiktaka. Spoko. No to nic nie jadę chyba tiktak. Nie wiem, nie zaszkodzi. Czekaj, jak to cię zreanimować? Broń mi cały czas. Nie, czego dotknąć tam. O, ja będę padał, wiesz co, co 20 metrów. O, znam upadłem. Ale ja muszę cię przelogować, bo ty tu nie. Nikt nie ma worka przy sobie? Nie. Pustego? Ja nie mam. Tu broń twoja, tutaj, tutaj. Akurat tego nie mam. No ja nie mam, zaraz znowu padł. A miałem, ja wcześniej zużyłem swoją krew. Jak porwałem. Dobra, może mieć krew się podniosła. O jeden. Nie powinien już mdlać. Masz kodeinę? Ja? No.
Czekaj, dam ci kodeinę, to będziesz mógł biec. Stój, szaczce. Ale ja morfinę wziąłem, ale w sumie to... Jak cię ponosi, to przez... No jaki jest sen? Najszybciej. Masz, rzucam ci, bierz sobie, jak już przestanie działać. Jak szybko po morfinie życie wróciło. Nie wiem, czy to ta może morfina to jest, zadziałała, czy co, ale... Może to jest mod na to. Może to jest mod na to, że morfinę bierzesz. Czekaj, to zobaczymy, dam ci morfinę jeszcze. Dopiero ten mi dało semi, ale się skończyło. Już? Nie ma, dzięki. Dobra, spadamy. To jeden w środku, a drugi był obok tego baraku? Nie, on wybiegł. Był też w baraku? Obydwoje, bo ja przebiegałem obok tej, tej przyczepy i oni byli chyba w środku, bo nikogo nie widziałem. Ja za tą przyczepą stanąłem. Ja szukam budynku. To miałem farta, że w czapę mi nie strzelił, bo od razu mi padnie. Bez kakarsku. Pod bazą. Ty agro. Spoko. No wracamy, mamy, ale mamy kawałek szkoła do domu. No, wiem, no tylko mówię wam, że jak będziecie wracać, żebyście uważali. No aż tam postrzelaj coś tak to, wiesz, w ścianę nawet, żeby się trochę, wiesz, obsrali. Przez główne wejście. No to kodeina faktycznie daje to, że mogę być. Ale dzisiaj przygody, co? No, coś się dzieje, coś się działo. To, że ten typ co mnie gonił, kurwa, że on mnie nie odstrzelił. Nie, no miał, bo to pewnie magazyn miał. Nie, miał ammo, wiesz, no ja między drzewami tak, wiesz, latałem. Za mur się schowałem, dlatego mówiłem, że będzie biegł u ciebie. Mnie gonił. Wszyscy żyją, nie? No jakieś typy trzy razy gonił. I żaden nie trafił. To może tutaj tak... O, typ za mną był jakieś 30 metrów, nie? Widziałem, jak się zatrzymał, jak się odwrócił, jak już celował we mnie. Do mnie z shotguna przecież strzelał i nie trafił. Shotguna to wiesz, jak za daleko wstał, to chuj tam chce strzelać. Ale miał coś innego, później zmienił i strzelał już normalnie, nie? Co mówiłem, że na Rafała biegnę. Później Rafał go chyba piknął. Tak. Także dobre metody z jednej strony, nie? Dobra, jeden siedzi z kampionów krzaku, nie? Tak samo teraz jak mnie koleś gonią, to biegłem na Nesha, nie? Obok choinki. A tutaj mieliśmy przewagę i czarną. A nie? Ich było z 10, teraz z tymi to jeszcze 12. No to mieliśmy przewagę liczebną. Potrzeba chyba 5 na jednego naszego. Nie? Dobrze myślę? Dobrze. No ale ten jeden to pancerny był ten, co jeżeli to ten sam, co go później zombie, na początku zombie go goniło takie stado. No ten co mnie zabił właśnie. To ktoś mówił, że się. Ktoś mówił, że do niego strzelał i trafił. No ja strzelałem też. Trafiłem. Bo jak jego te stado zombie goniło, to ja mu w plecy dwa razy strzeliłem. Ten pobiegł dalej. To znaczy mogło w plecach pójść, nie? No farta miał ten. Czasami tak jest, że cały plecak poniszczony, a ty lecisz dalej, nie? Albo zawartość plecaka. Gruz nosił w tym plecaku. No, gruz. Cegły. To jak się nazywa? Te kamienie, kurwa, na kominek. No śmiejcie się, ja rozumiem kolesie, co miał cały plecak kamieni. O, że sobie budował pieca tylko.
pozwoliłeś mu. Co ci on z dunem. No. Rzuciłem granat jeszcze pod ten... pod bazę. Ale na pewno coś tutaj jest. Pod samą bazą. Patrzę z okiem, ale na razie nikt nie widzę. Za 3 km zobaczymy. Od kierunku na pewno wejścia ktoś był. Ale wejść mamy 3. Głównego wejścia, bo skakał jakby po samochodach, po czymś próbował. No tutaj tyle kibelków, zobacz co tutaj jest. Może znowu paczuszka gwoździ. Jarać się chce, aż szczypie. Kto tam 500 metrów z tyłu został? Ja, bo słabo mi idzie teraz. Znaczy tak ten, poczekajmy trochę. No to tak, poczekajmy. Najwyżej jak ci lepiej wyrafinowane, daj może Neszowi trochę tabletek. Ja ze dwóch. Tylko nie te tabletki na brak na pletka, tylko przeciwbólowe. To niebieskie mu dam. Co nic nie mówiłeś, że plecy zostajesz? On krzyczeć. Jak dotrę? No, dotrzesz, to bo nie dotrzesz. Rozliczę, i tak wszystko przekazałem, co mogłem. A, plecakiem w ręku jeszcze idziesz, tak? Nie. Siema, Rafał. Siema, co tylko... tylko ja tu jestem, czy co? Pa, Rafał. Pierdalej. Pierdalej. Co za gówniarz. No, słychać gościa, jakby bił zombie. Stop. Bije tam jak najdłużej. Jesteśmy rozgrzani, to... Jedną broń masz, nie? No, drugą maszynę mam jeszcze. Ja mogę od ciebie wziąć jedną broń. Nie, nie, spokojnie. Mam wejza i maszynę. Chodź tu do mnie, to tam tapsyć. Jak buty? Dobra. Wszyscy mają? Ja uszkodzone. Masz coś? Mam. Prawy butów, jakby ktoś potrzebował bardzo. Ja potrzebował. No ja też mam systemy. Weź jak możesz je rozdziel, bo ja nie mam jak, nawet tak zapakowany jest. Dawaj. I położyłem na ziemię. No nie ma. Sorry, no leżą. No leżą przede mną na ziemi, no. No to rozdzielone są. No kodeina, no. No rozdzielone są! Rozdzielone mówisz. Było za dużo. No kurwa, 4 udałem, 3 zostawiłem, no. Kurwa, no śmieję się, no. Ja tam nie wiem. Był pierwszy kolika. No krew to mam prawie na zero. Nie, krew mam pełnego życia, kurwa, oberwałem po wszystkim. A ile masz? Co? Ile masz życia, połowę masz? Nie, nie mam połowy, mam tylko jedną tę czerwoną. Trzeba ciągnąć z sobą tą morfinę. Jednak daje dużo. O, już chyba, nie? Pomogło po tabletce? Tak, ale to jeszcze jest słabo. No masz to żółto, tak? Nie, nie mam żółto, mam na czerwono, bro. Tabletce możesz lecieć się właśnie.
A zanim tam dojdziemy, to akurat to sobie wróci tego życia. A kto miał tam z was zestaw ten naprawczy? Ja mam, mogę ci rzucić. Na znaczniku ci zostawiłem. Masz? Tak. Jeszcze zobacz kamizelkę, bo też chyba mnie rozpieprzy. O, kamizelkę też mnie rozdupczy. A mnie jakoś fachowcy tak zabili, że ani kamizelki nie ruszyli, ani hełmu. Mi weź tam. Nic, tylko więcej. Tak, zaczekaj, ja ci to oddam, bo tam miejsce nie ma, żeby to zabrać. Gdzieś w ręku to niesz. Już, dobrze. Nic, tylko więcej takich, aby było. No. Gościu się próbuje przebić przez ten, przez płot. Czym? Czym? Nie wiem, nie widzę z tej strony na razie. Próbuję. Ale czym? Ale co, wysadzają coś czy coś? Nie, próbuję przeskoczyć przez coś. Oni próbują cię wyciągnąć, to nawet nie wychodź. Strzelę tam w powietrze i tyle. Zombiaki byś ściągał na nich. No, już strzelam, tylko że próbuję zobaczyć, z której strony płot próbuję przeskoczyć. Auta nie słyszałem na pewno. Teraz zostaną w papę. Albo my dostaniemy w papę. To oni? Teraz słyszę coś. Oni strzelali? Nie, ja strzelam po płotach. Okej. Okay. Idę gdzieś zobaczyć dziedziniec. Dziedzinie przeszczę. Rafał, ma coś do jedzenia? Mam. Mogę ci dać jak chcesz. Ja po tych kolesiach jeszcze puszki pozbierałem. A ja kolesi pozbieram. Będzie dzisiaj wyżerka. Nie no, ja mięsa z nich nie dałem. No ja też nie. Ja tylko tłuszczyk. Nie zapiły. Tyle belek leży na polu, szkoda, że tu nie ma takiego ciągnika, żeby sobie tą taką fosę w fortece ułożyć z tych belek. No, skąd idzie? Nie, ciekawie.
bardziej cynek od strony wejścia są, tak? Na tej głównej, tak, tak, głównej bramy, tak? Na początku byłem przy głównym. Na tym rogu w ogóle słyszę właśnie, jak próbuję przeskoczyć. Na tej opasce dobudowanej? O, czekaj. Na rogu samym między wejściem głównym a północą. Dobra. No to teraz będzie buła. Zombiaki jakby kogoś wbiły. Jest już jednego typa czy więcej? Cały czas jednego, jakby ktoś pod bramę podbiegał i próbował przeskoczyć przez to. No on chce, żeby ktoś wyszedł po niego. Ale ten heg jest uparty, co? Dziedzinie czysty jest, nikt nie przebiegł. Na dachach jest czysto. No, zombie się uspokoiły, tak jakby zabił zombie. Podniosło ci się ten nasze życie? Tak. A mi nie. Masz już na biało? Nie, na żółto jeszcze. Strzały. Ja tutaj ściągam zombie na niego, jego stronę. Z tego? Ze snajpy? Nie, to jest Blaze. No, ze snajpy. Blaze to snajpa chyba, to. Ale ciemno jak na czarno-biały jeszcze obec. I co, słyszysz go? Nie. A mamy na zewnątrz druty? Tak. To teraz jakiś zombie wpadł na druty. Teraz kompletna cisza. Ucha. Jerego. Już nie. Sorry. Spoko. W takim momencie to jest... uspokajające. Powiedział mocno relaksujące. Przed bramą nikogo nie widzę. Ostatni czopek mi został. Co to będzie? W tych domkach podejrzewam na północny wschód, nie? Tych pierwszych. No. FPS-y minus 50%. Jak ten cynek, cisza? Tak, cisza. Nawet zombie już nie grują. Ostatnie sztuki co grywały, to no, chyba na drudze wpadły. Może to na ciebie? Nie, strzały były na początku. Aha, a później okay. Ktoś przeskakiwał jakby
na coś, przez coś, przez płot dwa razy. To może słychać. Może nopta nie mają. No nie wiem. A strzały były w tym, do bazy i w mieście, nie? Ale widzę, ten. W tym domku jakby postać w gili, tylko nie jestem pewien, czy to nie jest wiesz, ciemność. Piętrze? Na piętrze. Weź ktoś zobacz. To ten double doors. Dokładnie to okno na znaczniku? No, tylko nie wiem, czy to wiesz. Po prostu ja ciemno nic nie widzę. Ale tak mi się wydaje. A weź. Właśnie ten znacznik. Może znacznik zostanie? Chociaż koleś już by się ruszył, jakby był żywy. No, chyba tam nie ma, chyba że zniknął przed chwilą. Nie widzę. No to tak plama taka pewnie na ścianie. Wiesz, a jeszcze jak ktoś próbuje przez coś przeskoczyć, nie wychodzi, no to charakterystyczny jest ten dźwięk. No, no, dobra, dobra, okej. No przeszło nie ma jak tam przejść. Chyba że bramę jakoś rozwali, nie? Ścianę. Słyszę rajdowanie. Nie, rajdowanie nie słyszałem. Może czekałeś tą mini, może nie mają to czy co? Może. Dziedziniec też czysty, więc prawa brama też, raczej ściana też od północy. No to przyjemno. Jak w dupie. Muszyński. No to wtedy jeszcze ciemniej. Dwa plus razy. Plus dwa do ciemności. Tak. Plus dwa do ciemności. Do otchłani. No w sumie jak z tej snajpy tak się przymierz. Dłużej przytrzymasz oddech, to coś tam widać trochę, nie? To oczy wiesz, wyłażą. No, no. Winny się ten... oczy tak kurwa świecić jak dla kota w nocy. Wytrzeszczać. Weź synek megafon tam i weź nawołuj. Zaśpiewaj im. Mamy? No. To już ostatnio miałeś, nie wiem co z nim zrobiłeś. No się wtuliłem, no co będę donosił. No to nie ma. Śmieliście z niego, to wyrzucił. No. Bo mówił, że się wstydzi. Z przodu nic nie widać. Jakiś odważny podchodzi? Neszu chyba. Na urlop chce iść. A gdzie będziecie podchodzić? Ja jestem w środku już. Nie strzelaj do mnie tylko, jestem w środku. Dobra, dobra. Jebuła. Cinek taki zestresowany. Ach, gościa zabiłem, był w bazie. Zbustował się. Jak ty wczoraj, myślę, że w ciebie zanowałem. No, od zachodu nikogo nie było. Albo się minęliście po ciemaku. Nieee. No to widzę. Poszli. No cię to jeden gościu, gościa jednego tylko słyszałem, to może... No, ale mógł mieć kolegów obstawionych, wiesz to. A pięciu obserwowało. Raczej tak było. Pod dużą bazę samemu podejść i skakać pod murami, to tak ryzykownie. Trzeba być psychologiem, kurwa. No, albo mieć niedojebanie mózgowe. A
Rafał może lubił skakać, nie obrażaj go. Jaki podsłuchiwacz, kurwa. To Kumar pewnie słyszy na streamie, że ma tak małego rzesika po jajkach. Pewnie tak. Gentos jest. Kurwa śmiaczy, bo do tego no to. Nie no, Rafałek, będziemy się bić. A tyle w temacie. Goły cyca. Chcę mi weź coś z dup, zabij kogoś. Właśnie nikt nie chce wyjść. O, masz tam delikwenta, 331 metrów. Żółty znacznik. Mój kolega i tak ledwo żywy. Na razie logna, skoczę z pieskami. Akurat będzie dzień. Dobra, piszę na ciebie etykieta za combat laga i dystyn. Dzień idziesz, no? Idę was obgadywać z Krystiankiem. Idź. Ale ktoś dyszy. Co? Kto kampi? Jeszcze raz. Kampi właśnie, bo słychać. Jakby zawał ktoś miał dostać. Neszu pewnie. No co kam, co do tego to kogoś, nikogo nie widzę. Spiął po ślady. I leży. Może się zbiegło towarzystwo. Nie chciałeś wyjść tam. No słuchaj, wczoraj byłem na plaży, dzisiaj nie chciało mi się. Dzisiaj nie po drodze. Nie, no dobrze, nie wychodzisz, żartuję przecież. Dzisiaj w ogóle tak, ciężki dzień, bo nie ma czasu za dużo na granie. Nie wiem, czy z plaży bym dobiegł. Sami, ty jesteś po mojej lewej, a ja po twojej prawej? Tak, 151 metrów. Podejdę do ciebie, się glebnę i wskoczę za palce. No. Nie chcę się wylogowywać już. No to będę leżał jak coś, dobra? Spoko. Za dwóch.
zerwał. Jakby na lotnisko, nie? No. No jestem. Cisza? Halo, halo? Cisza, spokój. Sami? Halo? Halo, Sami? Jestem. Halo, Sami? Halo, halo? Jestem. A te jajko przed malowaniem wydepilowałeś tam? Jakie jajko? Swoje. A to co pisałem? Nie, to było jeszcze przed. Przed malowaniem? Tak.
Ja myślę, że oni gdzieś tu są. Logowali się pewnie. Co? Wylogowali się. No, no on właśnie się logował, ten, logowali właśnie. 39 osób. Ile? 39. Mało. Bo noc. Co, wbijamy do bazy? Ja nie wiem, jak uważasz. Dzień dobry, dzień dobry. Z schodu wejdźcie. O, dobra, z schodu w prawo pójdziemy, no. Tutaj mamy chłopaków na stosowanie. Możemy wszyscy razem zbiec do kupy, nie? Kto wtedy tych typów zabije? Ci państwo. Ostatni co będzie zamykło drzwi. Jeszcze zębiałe. Allagi. Został? Z tyłu? Ja. No czekam, zapłacić. Wszedłeś? Wszedłem. Misja zakończona powodzeniem. Rafał został, bo poszedł z psami. Powiem, że ten. Wywalcie go z grupy i że nas zabili. Będzie tam leżał do czwartej rano. Cinek na pewno wałkę z. I na to tłumika nie założysz. Słuchaj, musimy jakoś tam, zrobić szafę czy coś na granaty i na te czopki, nie? Żeby poznać to w kupę wszystko tam do tego pokoju. Co wy na to? Wszystko jest. Albo jakąś beczkę, cokolwiek, no.
No i to nie ma żadnego bydlaka. Bydlaka. Obsrał się. Cinka nam przyszedł straszyć, co? Powiedz ci, że synek nam zrobił spóźnione prima plis. Chłop chciał wskoczyć tutaj, nie mam pojęcia. Jakiś akrobata. Zdjąłem z nich 7 czy 8 granatów. Ja mam jeszcze 2. No to już 10 prawie. To jest na... Gdzie to? Zrzucasz gdzieś to w coś? Jak już masz miejsce sami? Granaty to tam muszę pójść w tym, gdzieś w tej całej... ogólnym naszym storage'u gdzieś pozrzucać. Tak ogólnie to nie mam miejsca na to. No fajne to ogólne. Jest tu trochę tego, no. Semi, to zgniłe mięso wywal koło dyni. Dobra. W tym ogólnym nie ma ammo do tego? Siódemek? Było. Się... Na pewno było. Jak no potrzebujesz, to ja ci mogę wyrzucić, bo mam sporo. Nie, ja nie potrzebuję, tylko chciałem zrzucić. Jest, sorry. Albo wcześniej mi się nie otworzyło po prostu. Manierkę ktoś potrzebuje? Ja dziękuję. Mogę ja. A plate'a Paweł potrzebujesz? Masz? Chodź. Na ziemi tutaj. Mogę tutaj częstuj się. O tutaj, a po tej stronie, bo tutaj to chyba Gregu sobie te dwie szafki postawił do Grega. Wejdź, to wystarczy. I tu masz ten, manierkę. Czyszczona woda? Trudno powiedzieć, po tych kolesiach.
maska spowalnicza, ktoś będzie spawał? Ta po prawej od Grega to niby moja. Dobra. Ktoś mnie wypuści z pokoju? Zaraz cię Paweł wypuszczę. Tam te wajgi, śmieci i tak dalej, to ten nie wyrzucę. Masz Paweł? Co? Na Discordzie ci wysłałem. Jestem. Dobra, mam. Jest pokój pod bazą? Pokój. Gdzie granaty wyrzucałeś? To to jest miejsce, wiesz? Trochę jest tych granatów już mamy. O, jeszcze przebrać te wszystkie czopki, zaraz jeszcze przyniosę. Może czopki do sejfu pochować. Mhm. Ja mam smoki, to smoki można tutaj zostawić. Nie, tam te smoki, te wiesz, te duszące, to mogą tak sobie zanurzyć, ale te hejdzie, nie? Zaraz idę przyniosę tą resztę. Trochę tego się nazbierało. W rządkach poukładałem. Okej. No, masz 6 sztuk. Chwileczkę będę? 7. 7 sztuk mam tych czopków. Tu jeden jest czysty, wiesz? Już lecę. Gdzie masz? W safe wkładałeś czopki? Nie, tutaj, ten po środku, tutaj jestem. Zobacz, czy w safe jest miejsca dużo. Dużo, chyba zmieścisz. To dawaj może do safe'u to wiesz. O, i to wracić te wybuchowe i ten, i te tarages? Nie, tylko te wybuchowe. Na sam dół. W sumie może te ręczne, ale ja wiem, czy te ręczne chować. Można schować w sumie, no. Te ręczne przełożyć wszystkie. Zwolni też miejsce na coś. Jeżeli faktycznie można nimi wywalać drzwi, nie? Najlepiej to się przekonać, jak będziemy rajdować. Teraz nie będziemy sprawdzać. No nie. Co, wziąłeś się wszystkie? No, okay. Te które, o których widziałem, nie? Ale nie, te ręczne też przerzucamy? W sensie te granaty zwykłe, te odłamkowe? Nie, chyba nie ma sensu. Ile ty mówiłeś tych ręcznych idzie tam? 12 na ścianę? No mamy 41 sztuk. To na 3 ściany. No wiesz, no nie wiem, jak nie zmieniali, no to tak jest. Ale niech na dwie nawet, to i tak dobrze. Panie? Ktoś na zbyciu magazynek do DMR-ki. Co?
magazynek do DMR-ki. Ja mam. Jakby ktoś na zbyciu, to chętnie bym się do kogoś zgłosił. No mam. Ewentualnie wymienił się za coś, jeśli ktoś czegoś potrzebuje, to ja mam. Powtarzam po raz kolejny, ja mam. Czy Grego, ty masz, a co kurwa za to chcesz? Wiagrę. Wiem, co ty masz. Ja nie wiem, co ty chcesz. Zobaczyć, co masz. Mam, no, dużo pocisków. 308. Mam. Pociski też mam. Bandaże. Jestem biedny, ale nie jestem dziad. I mam. Co masz? Tabletki. Czopki. Nie no, czego Grego bardzo potrzebujesz? Spokoju. Może mam spokoju, no to pieniędzy. On chce ten Hege, żeby wrócił. Żeby Hege wrócił. To babka poszła do lekarza i mówi: panie doktorze, ale te tabletki, które mi pan przepisał, to są bardzo kwaśne. Dziś dużo musiałam je popijać. A lekarz przepisał jej czopki. Dałem ci za darmo, chodź tutaj. No już, dobiegam do bazy. Okej. Okay. Jesteś, Gregu, gdzie? Na górze. A dobrze. Podaruję ci po starej znajomości. Czuję się zaszczycony. Czekaj, ja tobie też coś może dam. Tak może. Symbolicznie. Czekaj chwilę, czekaj. Idzie początka. Semi, nie wchodź do nich na trade'a, bo ci zbanują Twitcha za pornografię. Co? Drugi komar, co? Oni tam ćpają coś razem. A nie, co ćpią. Nie zasłyszałem. No ja też nie zrozumiałem, ale dobra. Co oni tam ćpią? Tu, Rafał, co podchodziłeś do tej szafy, to takie dwa kakaski w życiu widziałeś? A, kakaski, dobra. Dobra, mam. Wyrafinowany. No. To mogę dać Gregowi. Masę przeciwko. Zobacz. Na ziemię. Nie. Jak to będzie jakiś świństwo. Nie wiem, czy on będzie zadowolony z tego, no. Za magazynek. Ale nie wiem, no. Zaraz powinien być zadowolony. To świeży skalp. Nie wiem, co chłop lubi, nie? Ty, czy ty jesteś na dole? Nie. Proszę, Gregu. Nic nie powiesz? Zero? Zajebiesz Gryj? Zamarł z wrażenia. Po prostu zamurowałem, wiesz? Też tak myślę. Jeszcze się pyta, czy może. Dziękuję. A to może założyć na twarz? To może założyć na twarz. No tak. No. Jeszcze kolor na to można jebnąć. W ogóle old school. A pomyśl, tam mogliśmy takich masaczek przyciągnąć dzisiaj. No, sporo. Za 12 chyba.
Przydałaby się jakieś skrzynie. Pierdoły jakieś. Deski gdzieś mamy, czy nie? Nie. Może parę sztuk gdzieś tam. Ogólnie są. Co Maciek powiedział? Tam chyba paczkę w sejfie ktoś zostawił. No ja zostawiłem, ale ja ją teraz chcę upłynnić. Sami pozwoliłem sobie zastępować ciebie, jak były gwoździe i ciebie nie było. Trochę tam budowałem. Pewnie, że. Też się przyznaję, wyjebałem parę paczek. Za płot. Ja wiem, gdzie jest 10 desek i 15 gwoździ. Też wiem. A ja nie wiem. I 6 3-metrowych. Też wiem. Co chcesz za tą informację? Nic. Kolejną biżuterię. Ty mi zażądaj za tą informację, żeby dać Komarowi w ryj. On na pewno nas słyszy. I to zaraz kurwa mała przyjdzie. Nie wiadomo czy mała. Mała, ma chyba 1,60 m wzrostu. Coś w kapeluszu. Kawał byka. Czekam na razie. No hej. Dzięki, hej. Omar nie przyjdzie, bo dostał pierdol grze i się obraził. W CSA go biją? Czy ty jesteś Sami? Tak. Tylko deski mnie interesują. Dzięki. Albo wszystko, albo nic. Dzięki. Ale szantaż. Dzięki, bierz do ręki. Ale wysował do tego gilacza takiego, tego znalezionego dla przez. W sensie, że można z tym plecakiem latać, nie? No, trochę więcej miejsca mi się daje, bo tu w Battlebelcie znaczy bym musiał mieć wszystkie tactical bagi, bo możesz mieć trzy. Ale to wiesz co, nie o to chodzi, bo jak ja biegam z gili z plecakiem, to snajper se trzymam w plecaku, nie? Mhm. To w ogóle, wiesz, mi nie przeszkadza, nie zabiera widoku, nie? Tam po lewej czy prawej. Te krzeczary, co zwisają. No tak, tak. Też mnie to czasami wkurwia. No, dlatego ja w plecach wkładam, kurwa, to. Teraz to ściągałem po prostu ze broni. To jest mag. To od was ten jakiś tam admin? Z TWS-a stary. No znaczy admin TWS. A co? Nie wiem, bo jakiś ten Discordzie powiadomienie dostaje od niego i od Fischera. No to pewnie z TWS-a. No tak, tak. Na TWS 11 osób, nie ma lipa.
grubo albo wcale. Co? Mówię grubo albo wcale. No tam już coś chłopaki się kłócili, nie? Gdzie na to właśnie? Czy ta społeczność to kurwa ciągle się kłóci. Ktoś tutaj coś będzie pasowało, znowu coś będą pisać w gówno, burza będzie. Ale to co pisali, to już skasowane. O. Usunięty ten kłop, coś tam żale jakieś wylewo. To też ja było to, żale ja to, na nas przecież już. Ogólnie to im tam współczuję, ja się cieszę, że stamtąd się upłyniliśmy, bo taką męczarnię mając tą społecznością, że ja bym... Tak. Będą wkurwiać się ciągle i tyle. Społeczność to... No, Hitler zapomniał wsadzić do pieta. Tak. Można się na nich wkurwiać. Dziękujemy, Rafał, za akwarelistę z semima zdjętego z tyłu. Za co? Za pana akwarelistę niedoszłego. Z jakiego akwarelistę niedoszłego? Nie rozumiem. Ja wiem, żeby w Łodzi to tam wiesz. Za pana na H. A. Co wy tam ćpiecie z tym komarem? Nie ma, nie ma, bo algorytmy mogą wyłapać, mogą mu pana biegać, wiesz? No przecież ma chyba, że od 18 lat, czy nie? Chyba nie. Aha. Wiesz, polityka taka teraz są takie, że nie możesz powiedzieć nawet, bo się obrazisz jakieś wyznanie, nie wiem. Albo kogoś, kto się identyfikuje jako żyrandol, obrazisz go i chuj. Ja mogę poprawić. Żyrandol? Ty, te gi, kurwa, to moje się świeci chyba, co? Nie. Świecił to się Rafał, jak była zmiana na te WS-ie i ten, i z zimy na wiosnę. Biegał białym gili, kurwa. Segregowałeś, Rafał, te paski nasze? Trochę wcześniej. Wiesz co, bo ja dokładam, ale jak kurwa to dojść coś do czego, to ja nie ogarniam tego. Rzucaj gdzieś tam obok, ja później to układam. No, no. No zaraz coś znowu się zbiera, chyba patrzę. Siatek ostatnio bardzo mało gdzieś widać. Do czego jest świeca żelowa? Do Disney. Pewnie do tych, do helikopterów ona była, ale nie ma tu helikopterów. Może zapomnieli z respa usunąć. No to chuj, jak mi spadnie rozjebą, dopiero zobaczę. Tego dużego masz? Co? No ja. Nie ma lipy. Coś tam ci sami przybudowali broń? Wiesz co, jak gunraki sobie po tym chciałem postawić. No, nie, no dobra, broni. Dobra, myślałem, że budujesz po prostu. Nie, na razie nie ten. Z jedną paczką to nie ma co budować. No to nie, musisz się rozpędzać. Wczoraj ładnie z wyrafinowanym przynieśliśmy 5 paczek z wyprawy. A dzisiaj jeszcze wyrobiliśmy z 10 te? Paczek. Aha, no. No. Tak w sumie, no tak razem wyrobiliśmy z 10 albo i lepiej paczek, nie? Bo i Cinek przyniósł, ja coś tam przyniosłem, nasz przyniósł, ktoś tam jeszcze przyniósł. Tak poszło dzisiaj tego. Tu bramę Rafał zrobił, my tam okna wcześniej pozabudowaliśmy jeszcze na dole, na górze. No ale jeszcze trzeba z 10 paczek, żeby tak obudować to wszystko. Może i lepiej.
te rzeczy w śmietniku do zniszczenia. Tak? Jak gwoździ tam nie ma, to tak. No pierdoła, nie, tylko pytam czy. Wyjebiłem. Calculated. Jest. Gili to na tym, na lotnisku to już w ogóle ostatnio nic nie widać zapakowanego. No mało. Może coś tam zmieniają, wiesz, no, nawet nie wiemy. Na przykład ale... ilości slotów. No. My sami ten, to było chyba po tym, czekaj, to było dzisiaj, co przyszliśmy z Demko do ciebie i padliśmy tam? Tak. No, dziś. Tak, i ty poszedłeś, nie? No. Przybiegliśmy z plaży na zamek, pobiegliśmy na lotnisko. Ty się na lotnisko wlogowałeś chyba, nie? No, bo wody nie miałem, piłem z tego zbiornika. Z kałuży. No, a my się tam ubraliśmy, zajebiście wszystko. Poszliśmy już tam na południe na lotnisko na te, wiesz, baraki. Już mieliśmy wracać, kurwa, ja załadowany podkorek, ubrany w plejt, dwa plejty chyba na sobie jeszcze, w plecaku. Tak, już wybiegam zadowolony za winkla. Kurwa, i koleś wybiega za winkla, tak samo jak ja. I w oczy sobie spojrzeliśmy, on bez broni, ja bez broni. Ja prawy przycisk... Buzi. Prawy przycisk myszy, pięści wyciągnąłem, kurwa, patrzę, broni nie ma. No i szybciej wyciągnął, kurwa. On dostał tam dwa strzały, ale mnie ujebł. Ogólnie broń z prawego ramienia szybciej ściągasz, jak z lewego. Na prawym zawsze skorpiona noszę. Znaczy z prawego szybciej ściągasz? Tak. W łapy. Czyli na... Aha, okej. A ja zawsze mam ten snajper jakby na prawym, nie? Nie, no to często na to też nie zwracam uwagi. Tu mało kto na to zwraca uwagę, ale tak jest, no. No to dobrze wiesz, no to teraz odwrócę. Znaczy dlatego tak miałem ustawione, bo zawsze mam pod jedynką jakiś karabin, a pod dwójką mam snajper, nie? I tak jakoś z tym, co mam, wiesz, na sobie tak sparowałem, że tak powiem. A maska spawalnicza, to jest, rozumiem, pilna rzecz, która musi być w bazie. Ktoś będzie spawał. To Grega chyba jest. Tak? Gregu? Nie no, sami przecież przyniósł. Nie, tak? Ja pytałem, kto to przyniósł. A czemu moja? No nie, bo się czemu Grega podejrzewać o to? Jakiś kurwa fachowiec spawacz. Nie no, ja pytam, no przecież ktoś powiedział, że Gregu. Nie, Grego to nikt nie rusza. Ja z tego, co zrozumiałem, to diabeł mówił, że przyniósł Gregowi. Tak na streamie usłyszę. Maskę spawalniczą? No. Ja nie wiem, co ty robisz, jak jesteś sam na serwerze, no co? No po co mi maskę? Nie wiem, może taki fetysz masz. Fetysz? Przestańcie ćpać, proszę was. To nie jest dobre, to uniszczy komórki nerwowe. Lepiej wódki się napić. No. Namówiłeś. Ja tam alkoholu nie tykam. Ja się jedynie boję whisky z kolą, bo po whisky z kolą nie boję się niczego. Nie piję z kolą, kurwa, takie niedobre. Ze Sprite'em, to
Bardzo dobre. Nie wiem. Zależy jakie. Teraz to w itemach widzę takie rzeczy, że unikalne, że można się zdziwić. Oj, tam Balantajsik jest na overskalą. Znaczy no wiesz jak to lubi, ja wolę Balantajsa ze Sprite'em. No kurwa jest pyte. Ale którego? Tego zwykłego, tak? Zwykłego, no. Piłeś tego Brazila, Balantajsa? To on jest jeszcze lepszy ze Sprite'em. To w ogóle wiesz, że to nie jest ten Brazil, to nie jest whisky? Nie. Przeczytaj, co tam na etykiecie jest napisane, spill drink. To jakieś, kurwa, podejrzewam, że to jest... Nie wiem, zlewki. Znaczy, może nie zlewki, tylko w tych beczkach, co wiesz, są trzymane, może później zalewają, wiesz, spill to są coś, kurwa, to znowu w tych beczkach leży i coś z tego powstaje, ale w smaku zajebiste jest, nie? I jeszcze droższe jest niż ten oryginalny Balantajs. Bo to jest ten płyn, co myją, tak, kegi i te beczki. O! Kiedyś się zdziwiłem właśnie. Jak zaczęło protezę wypalać. Co? Jak zaczęło mi protezę wypalać. Nie, kiedyś, ale tak ja mówię, kiedyś znajomy do mnie tak ze Sprite'em spróbować, mówię, jakie zajebiste. I no ze Sprite'em, dobre no. Też jest dobry, czekaj, jaki to sok zesy, przypomnę. Jak sobie przypomnę, to ci powiem. Jeszcze lepszy niż ze Sprite'em. Gościu biegnie na zachodzie. Na co? Czyli to zachód to jest... W? Mhm. Daleko? Gra go daleko? Celuję, już się nie odzywa. Jaki znaczek? Tam gdzieś pobiegł. Nic nie dałeś znacznika żadnego. Przez okno nie pokazuje tego znacznika. A, tu dupa. Na zachód, na... Kurde, daj 400 ten... metrów. Ale daj ten, włącz ten... Wyżej na wschodowie. Kompas włącz. Widzę. Na W. Widzę. Drzewko mi przeszkadza. Ile tam może być metrów? Stodoła z czerwonym dachem? Ile? Stodoła z czerwonym dachem? Tam tu stronę leci. Nie, na ta wyżej, po prawej od tej z czerwonym dachem. Aż wejdę na dach do nas. Wiecie sami do tej stodoły, tam po lewo. Tak się kierował. Dobra, na czerwony dach. Tak w kosmos strzelił. Dać się znacznik teraz? Ja nie mam nic. Czerwona stodoła. W prawo czy w lewo? A, widzę. No nikt nic nie powie, no. Tu. No. No, tu. Też mi nie pokazuje. To weź w stanie, widz tego. Widzę. Dostał, bo ledwo idzie. Dostał od kogoś. Dostał czy nie dostał? Zastudało już. Tak. Semi wal! Idziemy go skrócić, chodź. Idzie ktoś? Już. A ten obliczył ja ktoś, który może być do tej stodoły? Wybiegł ze stodoły na lewo, teraz na topolniki w stronę leci. Nie zabijajcie go przed restartem. Pędzę, biegnę, Rafale. Widzicie go, czy nie? Za stodołą, za winkrem w lewo na topolniki odbił. Ty widzisz go jeszcze cały czas? Nie. Trzeba to rosło. On dostał od kogoś, bo kulał. Tak, strasznie mi wolno bieg. Siedzieć z kitką i się leczy pewnie. Albo czekaj na rester, zaczekamy.
A! Co masz grę, go? To ten, to Diablo. Co? Poważnie? No nie wiem, nie wszedł na ten, tylko pisze mi na priv, że to on. Aha. To brawo. To brawo Diablo. Udaję, że dostał. Ja nie słyszałem, że to Diablo, bo nie słyszałem. To Diablo. Nie słyszę nic. Ja też nie słyszałem nic. Lepiej niż jak czarny, że podczas akcji sam on mikrofon wyciszył, nie? Potem się kap. Popsuł nam Diablo zabawę. Co się powiesz, że to za to mięso? No. Zarencował to mięso? Nie wiem, kto to schował. Nie, to nie ja, to nie. Żartuję. Czyj Diablo? Ale żartujesz, że nie ty? Nie, to nie ja. Dobry, ale tu koła, nie rozumiem, nie ty koło spadał. Ja nie jestem w grze, ja nie jestem w grze.